Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z RimWorld, co się nagrywa. Powinno. Dogrywamy. Jadka była straszna ostatnio, mam nadzieję, że teraz będzie spokojnie, już mam dosyć po prostu. Ciągle się coś w tej kolonii dzieje, ciągle mnie ktoś atakuje, ciągle coś. I stwierdziłem, że chyba troszkę źle zrobiłem z tymi przejściami. Tak grając sobie samemu, zauważyłem, że tak naprawdę nie musimy mieć dużo różnych wejść. Bo jeśli trafi się przeciwnik, który akurat będzie chciał wejść do kolonii, on i tak sobie do tej kolonii wejdzie przez mur, jeżeli trafią się saperzy. Będzie chciał wejść tędy, wejdzie tędy. Tędy tu wejdzie. Natomiast jeżeli trafią się zwykli przeciwnicy, a w większości przypadków tak jest, oni zawsze wezmą najprostszą drogę do kolonii, czyli przez właśnie takie pułapki. A zamiast raz, dwa, trzy, czterech wejść na pułapki, moglibyśmy mieć jedno wielkie z czterokrotnie większą ilością pułapek i wtedy przeciwnicy nie mieliby praktycznie szans przejść przez same pułapki. Tak więc troszkę się zastanawiam, jak to zrobić. Tu mam trochę mało miejsca, możliwe, że poszerzę to jeszcze w dół i zrobimy wejście do kolonii gdzieś tutaj. To z pułapkami i tu bym miał naprawdę dużo miejsca na obronę. Tu bym mógł postawić wieżyczki, tu kolejne, tu kolejne. Z tym nie byłoby większych problemów. Natomiast te wszystkie inne wejścia po prostu byśmy zamknęli. Nasi koloniści nadal by mogli przechodzić tak jak przechodzili, a to wszystko by się rozmontowało i byśmy dostali z tego zawsze jakieś surowce. Albo te pułapki można? Można przenieść pułapki. Także pułapek nawet byśmy nie musieli rozmontowywać. Jedynie troszkę szkoda tych drzwi, ale one są i tak strasznie tanie, jeżeli dobrze pamiętam. Drzwi automatyczne kosztowały nas 25 superstali. To nie jest jakoś specjalnie dużo. Superstali mamy prawie 200 sztuk, więc jest naprawdę ok. Szkoda troszkę zwierzaków. Umberto nam umarł. Jedna niedźwiedzica umarła. Nadal nie wiem dlaczego. Naprawdę dziwna sprawa z tą niedźwiedzicą, ponieważ ona wiem, że leżała i po prostu jej nikt nie leczył. Także trochę słabo. No nic, przyspieszmy to. Zgarniajmy więcej metalu, teraz metalu będziemy wykorzystywali na zabój, więc te głębokie odwierty będą chodziły tutaj dzień i noc. Z prądem nie ma większych problemów jak na razie, zaraz będą turbiny wiatrowe pracowały, mam nadzieję, że troszkę mocniej. Możemy wyłączyć krematorium, żeby nie zabierało nam prądu. Kolejny bym chciał zrobić młyn, ale na to potrzebujemy niestety dużo drewna, my tego drewna nie mamy nic. I jeżeli dobrze pamiętam, to my zbieraliśmy te plony. A już zebrałem, bo tutaj pojedyncze jedynie krzaki nam zostały do zebrania. No nic, i tak zbieramy teraz kukurydzę, więc jeżeli chodzi o jedzenie, martwić się jakoś specjalnie nie musimy. Tu mi się nie podoba, że w ogóle jest mięso z owada, ono tutaj nie powinno być. Co z tego, że ono się nie zamrozi, a jeżeli jest nam w ogóle niepotrzebne. Więc surowe jedzenie, mięso, mięso z owada stąd wyrzucamy, stąd również. A tu i tak mięsa być nie może, jeżeli dobrze pamiętam. Troszkę jeszcze owadziej papki nam zostało bardzo fajnie. Ile ona daje jedzonka? 0,05, czyli musimy 10 owadziej papki zjeść jako jeden posiłek. Czyli tak, 35 posiłków tak naprawdę tutaj leży w owadziej papce. Nasi koloniści w tym momencie naprawiają wszystkie rzeczy. Bardzo się cieszę, o, nie mamy prądu, jednak turbiny nie działają. Bardzo się cieszę, że mamy teraz tego Tomka, naprawdę, bez niego sam Radziu by nie dał rady po prostu tego wszystkiego ogarnąć. Nowa para, o! Szary i Celinka, proszę bardzo, super. Szary, gdzie ty masz pokój? Tu masz, Celinka, pokój. Także tutaj zrobimy wam kolejne łóżko podwójne z marmuru oczywiście. Radziu, zajmij się tym. To wspaniałe łóżko sobie na razie będziemy mogli odinstalować. No i bardzo się cieszę, że nam zwolni się jedna sypialnia dzięki temu. I właśnie, muszę uratować tą babcię Szczepana przecież. Totalnie o tym zapomniałem. Tam czekały na nas chyba 4 płumy, jeśli dobrze pamiętam. No generuj się planeta szybciej. Ile mamy czasu? 7 dni jeszcze. Ej, to jeszcze jest spoko. Bałem się, że zostały nam jakieś 2-3 dni. A, chodzi nam ta przetwórnia z metalu, dlatego tutaj jest nie za dobrze. Czemu tu jest tak gorąco? Ta przetwórnia z metalu chyba jakieś ogromne temperatury robi. Arcydzieło, ekstra. Celinka, zajmij się... No, nie możesz się zająć niczym. Justynka, zajmij się odinstalowywaniem tego łóżka. Zainstalujemy wam tutaj łóżko troszkę lepsze. I będzie tutaj spała Celinka razem z Szarym. Gdzie jest Szary? Na samym dole. I wracaj spać. Super, bardzo się cieszę, nowa para to jest najlepsza rzecz, co się może trafić w kolonii. Oni mają lepsze nastroje, a oni mogą w przyszłości wziąć ślub. Polepszą nastroje każdemu koloniście w naszej kolonii. Także naprawdę mega się tym jaram. No, naprawdę nie wiedziałem, że przetwórnia metalu tworzy takie temperatury chore. Czy ja tutaj będę musiał prawdopodobnie niedługo zrobić klimatyzację? A co mi troszkę szkoda surowców. To chyba łatwiej będzie po prostu rozebrać tą ścianę. I wiem, że oni będą wolniej pracować, ale będą nadal pracować, więc... nie ma chyba większych problemów. Tomek, czemu ty tu śpisz? Masz teraz tutaj wolny pokój gdzieś, Szarego pokój sobie weź. Tak to cię ciągle ktoś będzie budził. Tu masz wolny pokój. I tu masz wolny pokój. Ej, super, mamy naprawdę sporo miejsca. Tomek, weź sobie ten pokój. To łóżko sobie odinstalujemy. I czy wszyscy zajmują się już tym, czym powinni? Wojtek widzę, że naprawia różne rzeczy. Wojtek, ty też jesteś budowniczym? Tak. Nawet niezłym będziesz budowniczym w przyszłości. Bardzo mi się to podoba. Budowniczy na jeden, rzeczywiście. Wojtek, Tomek naprawiają. Radziu też pewnie zaraz będzie dokładnie naprawiał wszystko w kolonii. A trochę tego będzie. Ja powoli muszę zastanawiać się nad wysłaniem kolonistów na misję ratunkową dla babci Szczepana. Czyli wyślemy tam najprawdopodobniej Justynkę. Ona dobrze strzela. Wyślemy tam... naprawdę nie wiem kogo. Szczepana? Trochę mi szkoda Szczepana, bo on jest dobry w różnych rzeczach. Ale jeżeli jest wszystko zasiane, to ta uprawa jego jakoś specjalnie ważna w tym momencie nie będzie. No proszę bardzo, on teraz tak naprawdę sobie kopie. Więc wyślemy Szczepana, Justynkę i jeszcze kogoś z bronią na mały zasięg, bo tam 4 pumy może być problematycznie, jeżeli coś podejdzie. Na pewno wyślemy jeszcze niedźwiedzie, bo bez niedźwiedzi wolałbym tam nie iść. Niedźwiedzie są zdrowe. Tego trochę boli, ale nic mu wielkiego się nie stało. Temu też nic wielkiego się nie stało. Oba niedźwiedzie wezmę. Pumy są naprawdę niebezpieczne. Idziesz za Szczepanem i ty również idziesz za Szczepanem. I kogoś z bronią na mniejszy zasięg. Nie mamy żadnej broni na średni zasięg. Mamy bronię na mały zasięg, a ja ich nie za bardzo lubię takie bronie na mały zasięg. Pistolety maszynowe są po prostu słabe. Ta strzelba Tatiany byłaby nawet ok. Ale jej nie chcę wysyłać, bo ona będzie dużo jadła. Dobra, wydaje mi się, że sam Szczepan i Justynka dadzą sobie radę. Gdzie jest Justynka? Czy wy możecie leczyć? Szczepan, możesz być lekarzem, świetnie. Nie no, muszę kogoś jeszcze wysłać, bo się boję, naprawdę. Renatkę jeszcze wyślę. Niech będzie. Wasza trójka pójdzie na ratunek babci Szczepana. A, czyli Szczepan sam pójdzie, okej. Podoba mi się to. Renatka, weźmiesz sobie najlepszy pancerz, ponieważ masz broń na najmniejszy zasięg. Szczepan, ty również weźmiesz dobry pancerz, również hełm energetyczny założysz. Justynka jakieś flak jacket, flak pancy, hełm i kamizelka kuloodporna. Przyspieszmy teraz, wszystko niech się ubiorą. Dobra, wszyscy są ubrani. A więc waszą trójkę mogę wysłać. Tworzymy karawanę. Idzie Renatka, idzie Szczepan, idzie Justynka. Bierzecie ze sobą niedźwiedzie polarne. Bierzecie ze sobą trochę jedzonka. Weźmiecie w razie czego jeszcze te posiłki racji żywnościowe. Ich muszę więcej dorobić, jeżeli w ogóle mam na to ogarnięte... jak to się nazywa? Badania. Muszę ogarnąć badania na to, na 100%. Weźmiemy ziół leczniczych 6 sztuk. Ile tu będziemy szli? Pół dnia zaledwie. I super, jest godzina 8 jeszcze, ekstra. Możliwe, że nawet dzisiaj uda nam się tutaj dotrzeć, z czego byłbym mega zadowolony. Jedzenia mamy na 2,9 dnia, no wydaje mi się, że troszkę więcej tego będziemy potrzebowali. Mięsa owada weźmiemy trochę. No niech będzie, 50 sztuk mięsa owada. Dla naszych miśków. Znaczy, no, możemy nawet 100 wziąć. Na 4 dni posiłki. Jeszcze 2 dobre dania. No wolę nie ryzykować. Idziemy tutaj. Dobra. Nasi kolniści wyruszają na karawanę. Mam nadzieję... bionika. Mam nadzieję, że po drodze nikt nam nic nie zrobi. Bioniczne możemy robić teraz części ciała. Super. Nie mamy na to jeszcze żadnych... Jezu, stacji roboczych. Ale to się ogarnie. Kto tutaj jest rzemieślnikiem? Szczepan jest rzemieślnikiem, nawet niezłym. A, ty tworzysz karawanę, totalnie zapomniałem. Justynka również. Marek. Marek, co ty robisz? Odzyskuję metal z odpadków. No właśnie chciałem to kazać mu robić. Odzyskiwać metal z odpadków. O Jezus. Kamień z serca, naprawdę. No kamień z serca. Już się bałem, że tutaj... Dostaliśmy kolejny atak na naszą kolonię. Bym się załamał po prostu. Ta Regina może tutaj rozwalać to drewno jak chce. Mnie to totalnie nie obchodzi. Nasza drużyna leci na ratunek babci. Marek odzyskuje ten metal. No i wszystko jak na razie powoli się układa. Ja muszę zacząć mimo wszystko rozmyślać nad przyszłością tej kolonii, ponieważ naprawdę mamy duże problemy. Nie mamy dużo broni, nie mamy dużo zbroi. Bardzo mi tych rzeczy w tej kolonii brakuje. Mamy sporo tkaniny. Troszkę polepszmy jakość życia naszych kolonistów i tutaj ułóżmy. Niech będzie, że niebieski dywan. Na niebieskim słabo będzie niektóre rzeczy widzieć. Boże, mamy bardzo mało tej tkaniny jednak. Nieważne, nie układamy tutaj dywanu. Brakuje nam tkaniny. Muszę myśleć nad rozbudową kolonii właśnie jeżeli chodzi o nowe bronie. Jak w ogóle nasze badania wyglądają? Czy możemy już robić snajperki? Precyzyjne karabiny. Tak, możemy robić i snajperki, i karabiny szturmowe. Czemu ich nie robię? Pancerz wspomagany. Musimy teraz wymyśleć również. Te dwie rzeczy mnie najbardziej interesują. Pancerz wspomagany, snajperki i karabiny szturmowe. Mamy tutaj stół warsztatowy. Na nim będziemy robić... Karabinów snajperskich trochę mamy. Ciężki karabin maszynowy, lekki karabin maszynowy, karabin szturmowy. Gdzie on jest? Nie widzę. Czy karabin maszynowy to jest po prostu? Się chyba nazywa? To się chyba nazywa karabin maszynowy. Mimo wszystko najpierw zrobię strzelbę łańcuchową. Uwielbiam tą broń, polecam wam. Jak nigdy nie robiliście, ona jest prześwietna. Tylko że może to robić jedynie Marek. Więc Marek, jak odzyskasz metal, włącz sobie swoją stację roboczą i weź się za produkcję strzelby maszynowej. My dorobimy tutaj już kolejną kopię. Wyłączymy przetwórnię. Strzelba maszynowa jest bardzo tanią bronią, ale jest genialna. Oho. A, my mieliśmy tutaj iguanę. O, co? Czemu struś? Co tu się stało? Nie było mnie tutaj przez chwilę. Nasza iguana walczyła z Reginą. Ale Regina widzę, że od strusia dostała w łeb. A gdzie jest struś jakikolwiek? Przecież tu nie ma strusia. Gdzie jest struś w okolicy? To są same emu, chyba że obrażenia od emu się też liczą jako od strusia. No ale ciekawa sprawa. Atak na pustą kolonię się nie udał. Dobrze, nie atakuje się nas. Co chciałem kontynuować o tej strzelbie łańcuchowej. Jest naprawdę genialna. Tak jak zwykła strzelba, którą ma chyba Tatiana, tak. Ona zadaje bardzo dużo obrażenia na mały zasięg. Zabójczy, ale ma mały zasięg, tak jak gra sama pisze. Bardzo dużo obrażenia zadaje. Tylko że no, strzela dosyć rzadko i celności też nie ma zbyt dobrej. Jeżeli się nie mylę, strzelba łańcuchowa strzela chyba 3 albo 4 razy. To jest po prostu 3-4 razy lepsza broń od zwykłej strzelby, bo wystrzeliwuje tyle razy więcej pocisków. Polecam wam, jak macie problem z przeciwnikami na małym zasięgu, to jest najlepsza chyba broń, jaką można zrobić. Nawet nieumiejętny strzelec, jak właśnie Tatiana, tam strzelanie na 5. poziomie ma. I tak świetnie sobie da z tym radę i bez problemu raczej przeciwników zabije. Dobra, ile mamy zaawansowanych komponentów? 4 sztuki. Wystarczy, aby zrobić jakąś część bioniczną ciała, albo żeby zrobić pancerz energetyczny. Ale wydaje mi się, że my chyba bardziej chcielibyśmy części bioniczne. Niestety na to potrzebujemy Fabrication Bench. Czyli tutaj również musimy 2 komponenty zaawansowane poświęcić. No niestety. Troszkę trzeba będzie poszerzyć nasz warsztat. Jest on zdecydowanie za mały. Wydaje mi się, że jak poszerzę go o 2 kratki, to powinno wystarczyć. Troszkę inaczej po prostu ułożymy te w pomieszczeniu wszystkie rzeczy. Rozbierzemy oczywiście tutaj ścianę i I co? I drzwi. Boże, jak mi brakuje słów po polsku często, to jest tragedia, naprawdę. To przełożymy sobie dalej, żeby ładniej trochę wyglądało. Nie mam drewna na podłogi za bardzo, ale mam nadzieję, że tutaj starczy. 42 sztuki, ok, powinno starczyć. To również rozbierz, nie wiem czemu nie rozbieracie tego. Dobra. Przekładamy sobie stacje robocze. Musimy zrobić miejsce na naprawdę bardzo dużą stację w tym momencie. No ale nam teraz zrobi grę ona tak naprawdę. Babcia skolnista Tomek. Babcia skolnista Szczepan. Co? Tomek to jest brat Szczepana? Czy co? Brat, rzeczywiście! I Tomek to jest brat Szczepana. Wcale nie zapomniałem o tym. Iłoko. W szoku, złamania ma, ale nie traci zdrowia przynajmniej. Wy oczywiście jesteście tutaj... O Jezu, one od razu do nas idą. No tego się nie spodziewałem, myślałem, że będę miał chwilę na przygotowanie i po prostu będę mógł je wystrzelać z daleka. Kto ma najlepszy pancerz? Renatka i Szczepan. Także Renatka do przodu. Strzelajcie w pumy oddzielnie. Puszczamy zwierzęta. Jesteście Szczepana, także wypuszczamy zwierzęta do ataku i strzelamy w różne cele, bo wtedy bez większych problemów. Czemu ten niedźwiedź nie bije? Trening, wypuszczanie ma. O co chodzi? O Jezu, dobra. Teraz już ogarnięte. Damy radę. Dobrze, oni mają te pancerze płytowe. Super. Pumy rozwalone. My możemy je jeszcze tak naprawdę dobić na szybciocha, żeby na pewno nie sprawiały nam problemów. W tą też sobie wystrzelcie. Tylko trafcie. Dobra, pumy zabite. Wy sobie możecie zjeść, możecie się uleczyć. Chociaż wolałbym, żebyście leczyli Iłoko. A więc Szczepan czy Justynka, kto jest lepszym medycznym kolonistą? Tylko i wyłącznie Szczepan może leczyć z was wszystkich, okej. Najpierw wylecz siebie, bo rzeczywiście krwawisz, nie chciałbym, żebyś krwawił. Zapomniałem im dać znowu śpiworów, jestem głupi. Jak w ogóle nasze niedźwiedzie też. One w ogóle obrażeń nie otrzymały, także luz. Ty masz dzieła lecznicze, mam nadzieję, że je wykorzystujesz. Sadek handlowy z dobrami egzotycznymi przelatuje w okolicy. Strażnikiem jest najlepszym Sandra. Bo Szczepana nie mamy, sprawdźmy co tam jest. Szczepan sobie je. Samiec warga, samica warga. Czy to jest to? Długość życia 15, Jezu, ona jest stara jak świat. Ale powinna przeżyć i dać nowe wargi małe. Jezu, ja muszę je kupić. Komponentów mamy dużo, nie potrzebuję ich. Zaawansowane komponenty są do kupienia. No, ja kupię, bo one są mega przydatne. Dwa kupię na pancerz energetyczny. Pociski na razie zostawię. Róg trumbo mamy razy 2. Totalnie zapomniałem, super. I chyba tyle. Teleskop moglibyśmy kupić, bo będzie problem troszkę z rozrywką. I chyba tyle. Płuca, serce i implant przeciwbólowy. Nic nas nie interesuje. Szczepan. Offer help. Będziesz pomagał Iłoko. Masz przy sobie zioła? Masz przy sobie zioła. Super. Iłoko do nas dołączyła. Jest gnuśna i brzydka. Świetnie. Świetnie, naprawdę świetnie. Potrzeby. Zwierzę Desire nie żyje, zwierzę Umberto nie żyje. O mój Boże, bardzo zmęczony, średnio boli. Chcę spać z Tatiana. Uratowano Iłoko. Przez 30 dni uratowaliśmy jednego z moich krewnych. Teraz, gdy wiem, że jest bezpieczny, w końcu mogę odetchnąć z ulgą. Super. Uratuj ją. I za momencik ją będziesz leczył. Czyli Tomek też ma lepsze teraz samopoczucie, tak? Nie? Czy Wojtek, przepraszam, Wojtek? Zaraz. Co? Ile tu jest relacji? Renatka to jest córka Wojtka? Tomek, babcia, Iłoko, tak. Potrzeby. Czemu nie ma, że uratowaliśmy ją? Tylko Szczepan się cieszy. Nie lubi jej, okej, dziwna sprawa. Zajmij się jej leczeniem. Tylko proszę cię, zajmij się leczeniem, używając ziół leczących, człowieku. A tak będziemy czekać i czekać milion razy, zanim ją uleczył. Uspokajająca fala. Każdy mężczyzna uśmiecha się z zadowoleniem. Super, no jak na razie same dobre rzeczy. Owadzią papkę wzięli ze sobą, co mi odpowiada nawet. To możemy wziąć, niedźwiedzie będą je jadły. Wolna jest na pewno ta Iłoko, jest brzydka, inne osoby jej średnio będą lubiły, ale jest dobra w medycznych rzeczach. Jest całkiem okej w strzelaniu, nie jest jakaś tragiczna. Będzie badała, jest zapalona w rzemieślnictwie, zapalona w gotowanie. Wydaje mi się, że ona będzie drugim kucharzem, lekarzem i badaczem. Mi się nawet to podoba. Szczepan, ulecz od razu jeszcze Renatkę, żebyśmy nie tracili więcej czasu, a zaraz później zajmiesz się leczeniem niedźwiedzia polarnego. Chyba zabrakło nam już ziół leczących. Nie myślałem, że aż tyle będzie miała ran. No ale nic. I tak to jakoś wyszło. Iłoko jeszcze się poruszać nie może. Nadal jest w szoku. W momencie, w którym będzie się mogła poruszać, od razu wychodzimy stąd naszą kolonią. Tam jest strusia, nie żyje. A my tu strusia mieliśmy gdzieś jeszcze. Tu w ogóle z boku. Nawet nie wiedziałem. Dopiero teraz umarł. Przetrwał parę dni tą Reginę. Co to jest w ogóle za imię Regina? Dobra, koloniści tutaj tak naprawdę mogą się od razu zbierać. No, nie ma tu nic do roboty. Zupełnie nic. Czekamy, aż ta Iłoko nie będzie w szoku. Chyba że nasi koloniści mogą ją nieść na rękach, czy tam na plecach, nie wiem. Jeżeli mielibyśmy łóżka, prawdopodobnie byłoby to możliwe. Teraz chyba nie za bardzo. Wiem, że to jest właśnie możliwe w momencie, w którym mamy łóżka dodatkowe. Dobra, róbmy więcej miejsca. Przenieśmy to, przenieśmy to. Handlarz towarami przeskakuje w okolicy. Sandra, pohandluj. Bardzo mnie handlarze w tym momencie interesują. Mięso z owada, co jest, sprzedajemy. Super, w ogóle jest nam niepotrzebne. Bardzo mało jest warte, ale i tak troszkę zawsze tego sprzedamy. Zaawansowane komponenty, nadal moglibyśmy kupić troszkę więcej. Kupmy może jeszcze dwa. Hełmy energetyczne się z tego robi. Jeden komponent to jeden hełm energetyczny. To jest naprawdę super sprawa. Skóry. Też bardzo mało przydatne nam są w tym momencie. Ja zostawię jedynie skóry dromadera, ale skóra słonia widzę, że jest więcej warta, czyli jest lepsza. Zostawimy tylko skórę słonia. I chyba wszystko. Słabe ciuchy oczywiście sprzedajemy, których już nikt nie będzie wykorzystywał. Te po 70% mimo wszystko zostawię. Płaszczy ile mamy? A, bo 3 płaszcze, bo 3 kolonistów wyszło na ekspedycję, że tak powiem. Ten również ma 50%. Dobra, całkiem fajny handel. I ja w ogóle mam nowe zwierzaki, totalnie zapomniałem. Mam nowe wargi. Niech się ktoś nimi zajmie, czym prędzej. Ursa oraz Topaz, ale ładne imionka. Topaz to jest facet, Ursa kobitka, nawet to pasuje. Ja mam w swojej... O Jezus, się bałem, że ksiatak. Ja w swojej prywatnej kolonii mam niedźwiedzicę, kobitkę, która się nazywa właściciel. Także to jest dopiero śmieszne. Dobra. Rób, Marek, tą strzelbę łańcuchową. Przenieśmy tą stację twoją roboczą. To wyłączmy. Stołek ci przenieśmy. Zajmij się pracą nad sztołem warsztatowym. Kończ robić broń. To przeniesiemy sobie tutaj. A Radzio będzie uczył Topaza inne rzeczy. Zwierzęce, 9 poziom. Super, wystarczy. Mięso owada zgniło w składowisku. Troszkę szkoda. Czy wy nadal nie możecie nic robić? Iłoko nadal jest w szoku. Szkoda. Chciałem sprawdzić jedną rzecz. Jakbym kliknął świat, zmień karawanę, mogę ją wziąć. Tylko bardzo wolno się poruszają w tym momencie. Ale jeżeli wezmę wszystkie proste dania, wezmę agawy, ciut, ciut. Mięso owada całe dla niedźwiedzi. Ile będziecie wracali do kolonii? Ponad 1 dzień. Dużo, długo, naprawdę długo. 1,5 dnia będą szli do kolonii. z tą rozwaloną Iłoko, ale wydaje mi się, że innej musimy to zrobić. I tak ona szybciej się wyleczy, gdy ten jeden dzień będziemy z nią wracać, a potem ona najzwyczajniej w świecie w naszej już głównej kolonii będzie odpoczywać. Także dzisiaj raczej nie dotrą, na pewno dzisiaj nie dotrą, dotrą to dopiero do naszej kolonii jutro. Starczy na 1,8 dnia, czyli powinno wystarczyć na całą podróż. Bardzo się z tego powodu cieszę. Kolejne zbiory kukurydzy, kolejne zbiory siana, bardzo się z tego powodu również cieszę. Rozbłysk słoneczny, no to już mi nie podoba się zbyt bardzo. Jakie mamy tutaj zwierzę? Ta, słonie! Słonie są! Ekstra! Słonie będziemy mogli spróbować oswoić, one są bardzo przydatne na karawany na przykład długie. Zdecydowanie lepsze od mawołów. Nie dając prawda mleka, ale są również dobre w ataku. Jaka jest szansa na oswojenie? Dzikość 75%? No to nie ma, szczerze mówiąc. Oswój. 10% szans na atak podczas próby oswojenia. Dobra, ja jednak zmieniam zdanie. Nie będę słonie na razie osłaniał. Wolę je kupić sobie czy coś w tym stylu. I jaka jest szansa, że słoń zaatakuje podczas zraniania go? 10% szans. No, sporo. Sporo, szczerze mówiąc. Ktoś będzie go teraz próbował zaatakować? Nie mamy żadnego myśliwego w kolonii, okej. Łukasz. Zajmij się polowaniem na słonia. Ja ci już to powiem, jak ty masz to zrobić. Może strzelaj w tego? Uciekaj! Nie, przechodzi przez wszystkie drzwi, nie! Abort mission! Co ja zrobiłem najlepszego? Zabić słonia! Uciekaj, Łukasz! Uniknięto, dzięki Bogu! Był za blisko. Te słonie są za blisko naszego wejścia. Do tego jest tak duża szansa, że ten słoń zacznie nas atakować. Wszyscy koloniści, do pomocy Łukaszowi! Ten słoń go dogoni w końcu. Spróbuj tędy przejść przez drzwi. Szary, ty nic nie umiesz robić, więc ty wracaj do roboty akurat. Marek, proszę, traf go! Jaka jest szansa na trafienie? 57%, sporo. Idź tu. Przez pułapki. Idź tu. Idź tu. Nie! Przez pułapkę idź, głupku! No nie! Czemu nie mogę mu kazać iść przez pułapki? Łamaną masz szczękę, naprawdę? Ale zgłupię to RimWorld, naprawdę, mnie to tak denerwuje. Idź przez pułapki. Super, Łukasz jest teraz niemową. Jaka to była głupia w ogóle, o Jezu! Dobrze, mamy bioniczne części ciała, zrobimy ci nową. Zasłużyłeś, nie będziesz miał ucha, ale co nas to obchodzi. Ale szczękę to mimo wszystko wypadałoby mu dać. Nie, nigdy więcej po prostu. O Jezu, ale jestem zły po prostu teraz na tą grę. Celinka, chodź tutaj. Upolujesz nam słonia. Łukasz odpoczywa. Czy ktokolwiek go wyleczył? Tak, ktoś go wyleczył. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tu kończymy strzelbą łańcuchową. A my zróbmy Fabrication Bench, czyli właśnie tą stację do robienia między innymi protez. Mamy całkiem sporo w tym momencie zaawansowanych komponentów, więc nie będzie większego problemu, aby zrobić Łukaszowi... strzelba łańcuchowa, wspaniała, super. Nie będzie większego problemu, żeby Łukaszowi zrobić po prostu nową szczękę, ale mimo wszystko to będzie strata surowców totalnie niepotrzebna, naprawdę. Głupota straszna. Wojtek, ty nie umiesz strzelać. Tomek, ty też nie umiesz strzelać. Celinka, strzelanie na poziomie 2, świetnie. Tatiana na poziomie 5. Radziu też nie umie strzelać. Sandra też nie umie za bardzo strzelać. No to Tatianie damy tą strzelbę łańcuchową. Mam nadzieję, że teraz już nasza druga grupa wróci do bazy. I będziemy się mogli zająć w końcu ważnymi rzeczami, bo już... te słonie mnie dobiły w tym momencie. Czemu któryś z was krwawi? Złamanie? Od czego? Spike trap. Aha! Któraś słonica weszła w naszą pułapkę. Ciekawe. śmierć za 19 godzin. Bardzo mi się to podoba. Ile nagrywam? 30 minut już, ja pierdzielę. Żadnej wieżyczki nadal nie mam, ale to jest bieda edition ta kolejna. No ja potrzebuję tu więcej ludzi, bo u siebie to klikam bach, 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 3 rzeczy już wszystko zrobione z automatu. Jedną wieżyczkę zróbmy tu. Jedną tu. Jedną tu. Potem się wszystko przeniesie po prostu. Teraz co, oni są w troszkę lepszej pozycji do ataku. Więc w końcu będę mógł wysłać bez problemu raczej takiego Marka na atak na słonie. Masz słonia w zasięgu, więc go strzelaj. Kolejnego. Trochę we wszystkie postrzelamy. One będą krwawiły. I dzięki temu w końcu wszystkie umrą i będziemy mogli je zgarnąć i przerobić na mięso. Od razu Marek trochę poćwiczy. W ogóle jak macie inny biom jak ja, na przykład macie biom z zwierzętami mniejszymi, jak zające, jak wiewiórki, zawsze wam polecam na te zwierzęta polować, bo to ogromnie, ale to ogromnie zwiększa poziom strzelectwa waszych kolonistów. Łukasz jest już w pełni wyleczony, nadal bez szczęki. Dobra, ja mogę was zostawić. Słonie są do polowania w tym momencie. Ranne raczej dużo nam już nie zrobią. Ten słoń umrze za 6 sekund. Łukasz, jak się czujesz? Póki nie będzie jadł, nie będzie żadnej straty w nim, ale no bez szczęki to jedzenie będzie naprawdę strasznie wolno szło. Super, nawet szczęki mu nie mogę zrobić. Muszę zrobić te proste, naprawdę. Ech, co za głupota. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Gdzie się robi proste protezy? Bo chyba nie w kuźni. Tu się robi. Proteza ręki, prosta proteza nogi. Prosthetic heart. Prosty hełm, ale nie ma nigdzie szczęki. Dziwne. Mogę zrobić ucho, nie mogę zrobić szczęki. Cała głupota, muszę kupić mu szczękę. Nie znajdę teraz szczęki. Ech, no niestety Łukasz, będziesz bez szczęki. Patrzcie jak on długo je jedno danie. 2 godziny. On 2 godziny je jedno danie. Masakra. No nic, szczękę mu w końcu kupimy, ale to była naprawdę głupota z tymi słoniami. Jeden jest znowu nieprzytomny. Te w końcu umrą i to naprawdę niedługo, więc jest naprawdę też luz. Super, w końcu nasza karawana dociera do kolonii. Mamy Iłoko, trzeba mi zmienić jakieś imię. Ale jakie może być imię żeńskie na Y? Nie ma, nie nazwę jej Yeti. To na I. Irena, niech będzie. Będziemy mieli Irenę. Ale wieżyczki w ogóle wyłączamy, nie mamy prądu na to, ludziska, nie ma szans. A ja chciałem zrobić jeszcze karabin szturmowy, jeżeli dobrze pamiętam. Karabin maszynowy to się nazywa teraz. Więc Marek, od razu lecisz. I... super, Renatka od razu strzeliła słonia. Marek, od razu lecisz i będziesz robił ten karabin. On się już dłużej troszkę robi, ale oczywiście jest lepszą bronią, zdecydowanie lepszą. No troszkę się to wszystko ustatkowało, dzięki Bogu. Nie mamy miejsca na mięso. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale powiedziałem takie uuu i w tym samym czasie wilk uuu. Nie wiem, dla mnie to było śmieszne. Dobra. I ręka się będzie leczyła. Nasi koloniści się bawią. Ja kupiłem teleskop, totalnie o tym zapomniałem. Musi być teleskop zainstalowany na zewnątrz, jeżeli się nie mylę. Zainstalujemy go tutaj, nasi koloniści będą troszkę lepiej się czuli i poprawią sobie nastrój, patrząc gwiazdy. A my pohandlujmy ze wszystkim, co się da. W tym momencie będę handlował z każdą karawaną i liczył po prostu na to, że gdzieś będziemy mieli do kupienia implant szczęki, coś w tym stylu, jakąś sztuczną szczękę, bo bez tego będzie naprawdę kiepsko. Łukasz teraz 2 godziny je, a je 2 posiłki dziennie, a on jeszcze jest żarłokiem, je 3 posiłki dziennie, przez 6 godzin dnia żre i nie robi nic innego, tak wolno mu to zajmuje. Tak dużo mu czasu zajmuje, masakra. Jestem załamany po prostu, to była najgłupsza moja decyzja, jaką mogłem zrobić. Jak w ogóle posiłki wyglądają? Do 20. Będziemy je gotować do troszkę większej ilości, do 25. Wznawiamy przy 11. I tu to samo. 25 wznawiamy przy 12. Dobra, to by było na tyle. Troszkę się ustabilizowało. Mamy 2 nowe wargi, jak ja się z tych wargów cieszę, naprawdę. To jest najlepsza rzecz. Teraz tylko, żeby się pokociły i żebyśmy mieli dużo małych warglądek. Mam nadzieję, że to jako tako pójdzie. Dzikość 60% to też jest super sprawa. On będzie mniej potrzebował treningu jak taki słoń, a warg jest kozakiem. Dobra, dzięki wam za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, że jutro. Trzymajcie się i cześć!